Krystian, Skorpion Szczecin, narożnik czerwony, Surowiec Błażej, Krzoostrowiec, narożnik niebieski. Czerwone rękawice. Zawodnik wyższy od Surowca, który występuje w niebieskim kasku i w niebieskich rękawicach. No bardzo zacięty opór w pierwszej rundzie stawia Surowiec Błażej Bartoszewiczowi. Troszkę bardziej zdecydowanie Bartoszewicz zaatakował. Krystian Bartoszewicz, urodzony w 1995 roku, toczy dzisiaj swój 45. pojedynek, reprezentuje barwy klubu Skorpion Szczecin. W narożniku niebieskim Błażej Surowiec, Krzoostrowiec, urodzony również w 1995 roku, a dzisiaj toczy swój 54. pojedynek. Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Sebastian Netz. Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski.
Bartoszewicz tutaj zaczyna dominować już w tej walce. W początku Surowiec starał mu się przeciwstawiać. Teraz już powiedzmy jedynym lekarstwem jest schowanie się za podwójną gardą, z opuszczoną głową i strzelenie jakimś sierpowym. Ale teraz Surowiec wystrzelił bezpośrednim prawym. I koniec rundy drugiej. Błażej Surowiec, Krzo Ostrowiec. To co powiedziałem. Urodzony w 1995 roku. To czy dzisiaj swój 54. pojedynek. Jego trenerem jest jego tata Wojciech, który tutaj bacznie obserwuje pojedynek swojego syna, ale w narożniku nie staje. Woli po prostu z boku jakieś podpowiedzi udzielić. Po prostu bardziej się denerwuje w narożniku. Krótka przerwa techniczna i pojedynek toczy się dalej. Bardzo ładny prawy hak Bartoszewicza. Yeah.
krótka przerwa na zawiązanie sznurowadła na różniku niebieskim. No po tej przerwie troszkę bardziej zdecydowanie Surowiec chce się dać we znaki swojemu rywalowi. I koniec pojedynku. Dziękujemy zawodnikom, tak jak trzeba się. Kolejna walka półfinałowa. Była to 16 walka dnia dzisiejszego. A przypomnę, że tych walk jest 20 dni dzisiejszego. Po ogłoszeniu werdyktu zostaną nam jeszcze 4 pojedynki najcięższych kategorii wagowych, ale skupmy się nad werdyktem. 16-7. Zwycięstwo dżentelmena ze Szczecina. Krystian Bartoszewicz 16-7 wygrywa swój pojedynek półfinałowy z Błażejem Surowcem z Krzeostrowiec.